Dzień dobry. Good morning. Well translated. Last time I was here, we looked at the first part of the Bible. Po raz ostatni, kiedy tutaj byłem, patrzyliśmy na pierwsze partie Biblii. A part that people get put off by. A part of the Bible that people get turned off by. Są to części Biblii, przez które wiele ludzi odwraca się od niej. The first chapters of Genesis describe many things that people find hard to believe. Pierwsze rozdziały, chodzi o Księgę Rodzaju, opisują wiele rzeczy, którym ludziom trudno uwierzyć. Or don't want to believe. Albo nie chcą w to wierzyć. But they show us that God made the world beautiful and perfect. Ale pokazują one, że Bóg uczynił świat jako wspaniałe miejsce. And he'll make it like that again. I znowu uczyni go takim. Today we'll be looking at some texts that I think are more difficult. Dzisiaj przyjrzymy się pewnym tekstom Biblii, które są trochę trudniejsze. Probably some of the most difficult in the Bible. Prawdopodobnie są najbardziej trudne miejsca w Biblii. So this will be a heavy message and I feel I need to apologize for that. Będzie to trudne poselstwo i czuję, że już muszę za nie przeprosić. Because I'm not here to discourage you. Ponieważ nie jestem tutaj, aby was zniechęcić. But I must share it with you. Ale muszę podzielić się z wami tym poselstwem. Because it's part of the Bible and if I don't bring it to your attention, perhaps someone else will. Ponieważ jest to częścią Biblii, jeżeli ja nie zwrócę waszej uwagi na to poselstwo, ktoś inny to zrobi. Someone who's not willing to look closely and find the truth. Może to być ktoś, kto nie będzie chciał się bliżej przyjrzeć tym wierszom i znaleźć prawdę, która w nich jest. Today we'll look at some of the most embarrassing biblical laws. Dzisiaj popatrzymy na niektóre z najbardziej wprawiających w zakłopotanie praw biblijnych. Embarrassing because haters of the Bible throw them in our faces like curses. Są one żenujące, ponieważ osoby niewierzące rzucają nam je w twarz, tak jakby to były przekleństwa. Embarrassing because we're polite people. We don't like dealing with mess. Ponieważ są również żenujące, dlatego że my, będąc ludźmi kulturalnymi, nie lubimy zajmować się nieporządkiem. With messy or disgusting things. Jakimiś rzeczami, które są brudne albo brzydkie. God doesn't mind so much, it would seem. Wygląda na to, że Bogu to nie przeszkadza. Because we have plenty of it in the Bible. Ponieważ mamy je w Biblii. I'm going to start with a very not intense example. Zacznę może takim lekkim przykładem. Okay. The lightest example, but a common one, is a law about mixing. Jest to taki, jakby powiedzieć, taki lekki przykład, ale jest bardzo, bardzo powszechny. A jest to prawo dotyczące mieszania. You can find it in Leviticus 19:19. Możemy go znaleźć w Księdze Kapłańskiej, czyli 3 Mojżeszowej 19:19. It's the third book of the Bible. Trzecia księga Biblii. Leviticus 19:19. Trzecia Mojżeszowa, rozdział 19 i wiersz 19. It reads, "You shall keep my statutes. You shall not let your livestock breed with another kind. You shall not sow your field with mixed seed, nor shall a garment of mixed linen and wool come upon you." Ten wiersz brzmi w ten sposób. Będziecie zachowywać moje prawa. Nie będziesz doprowadzał do zbliżenia dwóch różnych gatunków zwierząt, ani nie będziesz obsiewał twego pola dwoma różnymi gatunkami nasienia, ani nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch różnych gatunków nici. It's typically the last case here that is quoted by people. Zazwyczaj ostatnia część tego tekstu jest cytowana. Mixing of linen and wool. Chodzi o mieszanie lnu i wełny. Some people say we've all broken this one by wearing blended fabrics. Niektórzy mówią, że to prawo złamaliśmy poprzez nosząc tkaniny, które są mieszanką. And the rest of the verse has different examples of mixing, and these are good laws. I reszta tego wiersza ma przykłady jeszcze innych mieszanin, ale są tam dobre prawa. When they're taken as written. Kiedy je przyjmiemy tak, jak są zapisane. But they're burdensome when extrapolated out to everything. Ale są uciążliwe, kiedy staramy się je zastosować do wszystkiego. The same's true here. Let me explain. I jest to, pozwólcie mi to wyjaśnić.
There's a case to be made that linen and wool mixed fabric is actually unhealthy to wear. Istnieje pewien pogląd, że tkaniny lniane i wełniane są niezdrowe do noszenia. And also that in ancient times it was extravagantly expensive. I również w dawnych czasach były ekstrawagancko kosztowne. So we could take the principle, don't wear unhealthy or extravagant clothes. A więc możemy tu znaleźć zasadę, nie noś niezdrowych albo ekstrawaganckich ubrań. And we can take it literally and not wear clothes of blended linen and wool. I możemy wziąć to dosłownie i nie nosić ubrań, które składają się z lnu i wełny. They're pretty rare anyway. Są to, jest to i tak bardzo rzadko spotykane. Not sure I've ever owned one. Nie jestem przekonany, nie wiem czy ja to mam nawet. Don't know about you. Nie wiem jak wy. But in fact, there seems to be a pattern that these controversial laws are regarding rare and unusual circumstances. W rzeczywistości wydaje się, że te kontrowersyjne przepisy odnoszą się do rzadkich i niezwykłych okoliczności. Messy or difficult circumstances. Są to skomplikowane albo trudne okoliczności. Because the situation was difficult. Dlatego, że ta sytuacja była trudna. And God needed to give Moses some examples of what the right decision to be made in this case would be. A Bóg chciał dać Mojżeszowi przykłady właściwych decyzji właśnie w tych trudnych okolicznościach. But there's no law against wearing wool and polyester. Ale nie ma żadnego prawa, które prawa przeciwko noszeniu wełny i poliestru. Or blended cotton and so on. Albo jakieś mieszanki bawełny i tak dalej. So there's really nothing to be afraid of in this law. A więc tutaj nie ma niczego, byśmy się mieli obawiać w tym prawie. So we've looked at an example, and before I move on, I want to use it to lay down some ground rules for the following ones. Więc mieliśmy tu pewien przykład i zanim przejdę dalej, chciałbym wykorzystać go do określenia pewnych podstawowych zasad. First of all, as I mentioned, some of these laws are actually for specific messy cases. Po pierwsze, jak już wspomniałem, niektóre z tych przepisów zostały stworzone czy wydane z myślą o konkretnych, skomplikowanych sytuacjach. They're not prescriptions from what we should do from day to day. I nie określają one tego, co powinniśmy robić, codziennie robić. Second, turn with me to Deuteronomy chapter 4, verse 6 to 8. Po drugie, spójrzmy do Księgi Powtórzonego Prawa, czyli 5 Mojżeszowej, i tam 4 rozdział. Deuteronomy is just two more books across. Chodźmy do, otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową. Deuteronomy chapter 4, verses 6 and 8. I tam rozdział 4 i będziemy czytać wiersz 6 i 8. Moses is telling the children of Israel about how there's these wonderful laws that God has given them. And let's have a look at what's so wonderful about them. I tam właśnie Mojżesz mówi dzieciom Izraela o tych pięknych prawach i jak one wyglądają. Therefore be careful to observe them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the peoples who will hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. And verse 8, and what great nation is there that has such statutes and righteous judgments as are in all this law which I set before you this day. Okay, czytamy 6 i 8 rozdział 4 rozdziału 5 Księgi Mojżesza. Będziecie ich przestrzegać, wprowadzając je w życie. W ten sposób waszą mądrość i wiedzę okażecie ludziom słuchającym o tych wszystkich prawach, że w końcu powiedzą, zaiste ten wielki naród jest mądry i roztropny. Gdzież jest jakiś wielki naród, który miałby prawa i ustawy tak sprawiedliwe jak te, które ja przedkładam wam dzisiaj. On what basis does Moses say that the laws God gave him are good? Na jakiej podstawie Mojżesz tutaj stwierdza, że prawa, które dał mu Bóg, są dobre? In verse 6, it makes the people who obey them look smart. Wiesz, że to wygląda, że ludzie, którzy są im posłuszni, wyglądają na mądrych. The law of mixing made the Israelites good farmers. I to prawo mieszania spowodowało, że Izraelici byli dobrymi rolnikami. And by what comparison are they meant to be better? Według jakie porównanie zastosujemy, aby wykazać, że są lepsi? Compared to the laws of the great nations around them. A możemy to zrobić, porównując je z prawami narodów, które otaczały Izrael.
The law of mixing showed the Israelites to have farming practices at least as good as those around them. To prawo mieszania pokazywało Izraelitom, że ich praktyki rolnicze są tak samo, co najmniej tak samo dobre jak wszystkich tych wokół nich. And what was their purpose? A jaki był ich cel? In verse 8 you can see it's to make everyone, attract everyone to want to join God's people. I jak mówi wiersz 8, przyciągnąć wszystkich do przyłączenia się do ludu Bożego. The law of mixing made people want to join this capable group. To prawo mieszania sprawiło, że ludzie chcieli dołączyć się do tej zdolnej grupy. So here's the point. You can see that the law given to Moses is subtly different from the Ten Commandments. Tutaj możemy zauważyć, że prawo, które zostało dane Mojżeszowi, nieznacznie czy subtelnie różni się od 10 przykazań. The Ten Commandments are absolute without any need of contextualization. 10 przykazań jest, są to prawa absolutne, które nie wymagają wprowadzania kontekstu. They were spoken directly to the people from the mouth of God. Były wypowiedziane bezpośrednio z ust Bożych. They deal with moral absolutes. I zajmują się moralnymi absolutami. The law of Moses is still from God, but it's given in Moses' words and relates to his immediate context at the time he wrote it. To prawo Mojżesza nadal pochodzi od Boga, ale jest podane słowami Mojżesza i odnosi się do bezpośrednio do kontekstu w momencie, kiedy były dane. It often deals with difficult situations. Bardzo często zajmuje się trudnymi sytuacjami. And it's designed to be wiser than the nations around it and to attract people to God. I było zaprojektowane tak, aby te prawa były mądrzejsze niż okoliczne narody i przyciągać ludzi do Boga. So here's a slightly heavier law. Let's see how it measures up. A tutaj spójrzmy na trochę cięższe prawo i zobaczymy, jak ono w porównaniu wygląda. Exodus chapter 31, verse 14. Otwórzmy księgę Exodus, 31 rozdział i tam 14 wiersz. Exodus, the second book of the Bible, chapter 31, verse 14. Druga księga Mojżeszowa, 31:14. You shall keep the Sabbath therefore, for it is holy to you. Everyone who profanes it shall surely be put to death. For whoever does any work on it, that person shall be cut off from among his people. Przestrzegajcie więc sabatu, bo jest dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć, gdyż każdy, kto wykonuje weń jakąkolwiek pracę, będzie wytracony spośród swego ludu. Why don't we stone Sabbath breakers? Dlaczego w takim razie nie kamienujemy przestępców sabatu? People often ask Christians, why don't you stone Sabbath breakers? Ludzie często pytają chrześcijan, dlaczego nie kamienujecie tych, którzy łamią sabat? Little do they know, most Christians don't even keep the Sabbath themselves. I nie wiedzą, że większość chrześcijan nawet nie zachowuje sabatu. What a joke that would be for them to try to stone Sabbath breakers. Próba ukamionować przestępujących sabat, to brzmi jak żart. Or is it? Czy tak rzeczywiście jest? Anyway, as Seventh-day Adventists, we ought to be able to have an answer to this question. W każdym razie, my jako adwentyści powinniśmy być w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Since we actually claim to keep the Sabbath and obey God's law. Ponieważ faktycznie twierdzimy, że zachowujemy sabat i przestrzegamy prawa Bożego. And why not? Więc dlaczego nie? Any ideas? Czy macie jakiś pomysł? Shall we go out and start doing it now? Czy musimy w takim razie wyjść i może kamienować kogoś? Okay, maybe not. Ale nie róbmy tego. We choose to obey God's law, but God, does God make us the judge? Postanawiamy być posłuszni prawu Bożego, ale czy to oznacza, że Bóg ustanawia nas sędziami? Does God make us judge, jury and executioner to apply these laws to others? Czy czyni to z nas ławą przysięgłych, katem, aby stosować je do innych? Turn with me to John chapter 18, verse 36. Otwórzmy Ewangelię Jana, 18 rozdział i 36 wiersz. Matthew, Mark, Luke, John, first four books of the New Testament. John chapter 18, verse 36. Ewangelia Jana 18:36. Jesus is being interrogated before his execution. Tam widzimy Jezusa, który jest przesłuchiwany przed swoją śmiercią. And he makes an interesting comment to the judge. I tam bardzo ciekawy komentarz powiedział swojemu sędziemu.
Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. But now, my kingdom is not from here." Tam czytamy 36 wiersz. Odpowiedział Jezus, "Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było, słudzy moi walczyliby, aby nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd." Jesus said, "My kingdom is not of this world." Jezus powiedział, że królestwo moje nie jest z tego świata. Jesus taught the separation of church and state. Jezus nauczał rozdziału kościoła i państwa. The world wasn't yet ready for that in Moses' time, but it has been since Jesus. Świat nie był gotowy na to w czasach Mojżesza, ale jest już tak od czasów Jezusa. That means there's no such thing as a truly Christian country. Oznacza to, że nie ma czegoś takiego jako chrześcijański kraj. Not even Poland. Don't translate that. Yeah. All right. There is only a government that promotes Christian values or not. Jest tylko rząd, który promuje chrześcijańskie wartości lub nie. As Christians, it's for us to live according to God's law and to prepare to live in His kingdom. Jako chrześcijanie powinniśmy żyć zgodnie z prawem Chrystusa i przygotować się do życia w Jego królestwie. Not to make His kingdom here on earth now. A nie po to, żeby zakładać Jego królestwo tutaj na ziemi. And that means that when it comes to any sin, God is the judge. Oznacza to, że jeżeli chodzi o jakikolwiek grzech, Bóg jest tutaj sędzią. Not me. Nie ja. That's what the name Daniel means. To is it? Yeah, God is my judge. Okay, so imię Daniel oznacza Bóg jest moim sędzią. That doesn't mean that we don't think the government should punish evil. To nie znaczy, że nie uważamy, że rząd powinien karać zło. Of course it should. Oczywiście, że powinien. But it's not the church's job to make sure it does. Ale nie jest to zadaniem kościoła, aby się upewnić, że rzeczywiście tak robi. That doesn't mean that as Christians we shouldn't try to promote good government. To nie znaczy, że jako chrześcijanie nie powinni starać się promować dobrego rządu. Of course we should. Oczywiście, że powinniśmy. And don't. I również też nie. But we should do it as private citizens, not as a church. Ale powinniśmy to robić jako prywatni obywatele, nie jako kościół. So this law to stone Sabbath breakers, how does it measure up to Moses' standard? A więc to prawo do kamienowania łamiących sabat, jak ono się ma do standardu Mojżesza? Is it wise? Czy jest mądre? In the context of ancient Israel, yes. W kontekście starego Izraela jest mądre. First of all, stoning is a difficult communal process. Po pierwsze, kamienowanie jest trudnym społecznym procesem. It's mostly used as a threat rather than as a real judicial execution. I najczęściej działają bardziej jako groźba niż prawdziwa egzekucja sądowa. When someone actually got stoned to death, it was a big deal. Jeżeli ktoś rzeczywiście został ukamienowany, to była wielka sprawa. This law is not for everyday use. Prawa tego nie stosowano do, albo nie używano do codziennego nie stosowano codziennie. But although it seems harsh, the wisdom of this law is that Israel's religious purity had to be viciously protected. I chociaż wydaje się ono bardzo surowe, mądrość tego prawa mówi, że religijna czystość Izraela musiała być zaciekle broniona. Or it would be viciously destroyed. Ponieważ w przeciwnym wypadku byłaby brutalnie zniszczona. Was it better than the surrounding nations? Czy było to lepsze od okolicznych narodów? Yes, because it absolutely protected everyone from ever being forced to work every single day of the week. Tak, ponieważ całkowicie chroniło wszystkich przed zmuszaniem do pracy w każdym dniu, zmuszało do pracy bez odpoczynku. Without a chance to rest. Bez jakiejkolwiek szansy, aby odpocząć. Was it attractive? Czy było to atrakcyjne? Yes, the Sabbath is always better together. Oczywiście, sabat jest zawsze lepszy, kiedy jesteśmy razem. This isn't really that embarrassing a law. Tak naprawdę to nie jest tak żenujące prawo. It's time to look at one of the toughest. I przyszedł czas, aby spojrzeć na jedno z najtrudniejszych. Let's look at Deuteronomy chapter 22, verse 28-29. Otwórzmy nasze Biblię w piątej księdze Mojżeszowej, 22 rozdział, 28-29. Deuteronomy
chapter 22, verses 28 to 29, fifth book of the Bible. If a man finds a young woman who is a virgin, who is not betrothed, and he seizes her and lies with her, and they are found out, then the man who lay with her shall give to the young woman's father 50 shekels of silver, and she shall be his wife because he has humbled her, and he shall not be permitted to divorce her all his days. Czytamy piątą księgę Mojżeszową, 22 rozdział, 28-29. Jeżeli mężczyzna napotka dziewczynę, dziewicę niezaręczoną, pochwyci ją i złączy się z nią, I tak się ich zastanie, to mężczyzna, który się z nią złączył, da ojcu dziewczyny 50 srebrników, a ona zostanie jego żoną. Za to, że ją znieważył, nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie. I think this is probably the toughest biblical law to accept. Jest to prawdopodobnie najtrudniejsze prawo do zaakceptowania w całej Biblii. Why would God make a law like that? Dlaczego Bóg dał takie prawo? Because it sounds like a rape victim must marry the rapist. Ponieważ wygląda na to, że ofiara musi poślubić tego, który ją zaatakował. And you may not be aware that, but there are actually non-Christian countries at the moment that are passing laws like this. W dzisiejszych czasach są kraje niechrześcijańskie, które egzekwują tego rodzaju prawo. And as you'd imagine, the results are not pleasant. I możemy sobie wyobrazić, że wcale miłe to nie jest. So this falls into a category of biblical laws that are really embarrassing. Jest to jedna z tych kategorii biblijnych praw, które są naprawdę żenujące. Because they not only clash with our sense of separation of church and state. Ponieważ nie tylko kolidują z naszym zrozumieniem rozdziału kościoła i państwa, but also our sense of basic decency. Ale również z naszym podstawowym poczuciem przyzwoitości. And there are more examples like this. Jest więcej podobnych praw. But this is a good example of the type. Ale ono dobrze ilustruje ten typ prawa. Now, teraz, all is not as it appears. Nie wszystko jest tak, jak się to wydaje. Before we look closer at this, I want to look quickly at Exodus 22:16-17. Zanim temu bliżej się przyjrzymy, proszę, abyście otworzyli Księgę Wyjścia i tam 22 rozdział. Exodus 22:16-17. Otwórzmy drugą księgę Mojżesza, 22 rozdział, 16 i 17 wiersz. If a man entices a virgin who is not betrothed and lies with her, he shall surely pay the bride price for her to be his wife. If her father utterly refuses to give her to him, he shall pay money according to the bride price of virgins. That's all right. I'll continue while you're looking it up. Yeah. Here, you can see a slightly different scenario. One where there's consent on both sides, but a similar punishment. Okay. Tutaj mamy trochę inny scenariusz. Czytam z 22 rozdział z drugiej księgi Mojżesza. You read the verse before, I understand. No. I tam wiersz 16. I 17. Jeżeli ktoś uwiedzie dziewicę niezaręczoną i śpi z nią, da za nią opłatę ślubną i pomie ją za żonę. A jeżeli ojciec jej wzbrania się wydać ją za niego, niech odłoży tyle srebra, ile wynosi opłata ślubna za dziewicę. Don't you love different Bible translations? Na pewno wam się podobają inne tłumaczenia Biblii. So here it seems that there's being an attempt made to avoid paying the bride price. Tutaj widać, że tutaj widzimy jakby próbę uniknięcia zapłacenia wiana. Może nie wiem, jakie słowo użyć. You get a word for it? Yeah. This is actually still quite a common practice in cultures where they have bride prices. I jest to wciąż dość powszechne w kulturach, w których istnieje system, w którym panna młoda ma swoją cenę, czyli kosztuje. Now, for anyone who might be recoiling in horror at the term bride price, let me explain what it means. Dla tych, którzy może wzdrygają się z przerażenia na określenie cena panny młodej, pozwólcie mi wyjaśnić, co to znaczy. It simply means that the groom's family have to pay the bride's family to marry her. Oznacza to po prostu, że rodzina pana młodego musi zapłacić rodzinie panny młodej, aby ją mógł poślubić. Not saying she's property. Nie mówię, że ona jest mieniem czy własnością.
But because the bride will now be adding a very great contribution to the groom's family, the bride's family need to be compensated for that. Ale dlatego, że pana młoda będzie teraz bardzo ważnym dodatkiem do rodziny pana młodego, musi być w jakiś sposób rekompensowana. Some years ago, I was in the airport lounge in Port Moresby in New Guinea. Kilka lat temu byłem w poczekalni na lotnisku w Port Moresby w Nowej Gwinei. I was waiting for a plane and it was very late. Czekałem na samolot i już było bardzo późno. Just a few hours, I guess. No, kilka godzin. But I wasn't in a hurry to get somewhere. Nigdzie mi się nie spieszyło. Maybe just in a hurry to get out of the sticky hot lounge. Może tylko dlatego, aby w pośpiechu wydostać się z tego gorącego salonu. Anyway, I noticed an advertisement on the wall. W każdym razie zauważyłem reklamę na ścianie. I say noticed. Mówię, że zauważyłem. It was the only advertisement on the whole wall. Ale to była jedyna reklama na całej ścianie. It was a cheap poster, probably printed on someone's home printer. Był to tani plakat, prawdopodobnie wydrukowany gdzieś w domu na czyjejś domowej drukarce. But it was almost the only advertising in the whole airport. Ale była to jedyna reklama na całym lotnisku. So I went over to have a look at it. Podszedłem więc, żeby na nią spojrzeć. It was for a cheap credit agency. Reklamowała tanią agencję kredytową. It's a coincidence we studied debt this morning, isn't it? To znacie po studium dzisiejszej lekcji. You know the kind of agency. Sorry. Debt agency. Znacie tą agencję, która komornicza, chyba tak to się nazywa. They'll lend to anyone and charge a lot of interest. Oh, sorry. To są takie agencje, które pożyczają pieniądze i charge'ują albo wymagają wysokich odsetek. It was promoting the things you could buy with the money they'd lend you. Promowała rzeczy, które są możliwe do kupienia za pieniądze, które ci pożyczą. The first, I don't exactly remember the pictures, but I'll try to remember them. Nie pamiętam dokładnie, jak wyglądał ten obraz na tym plakacie, ale spróbuję sobie przypomnieć. The first might have been a nice car. Pierwszą rzeczą mógłby być ładny samochód. The second a boat. Drugi to była łódź. The third a university degree. A trzeci stopień uniwersytecki. I mean, the tuition, you can't buy the degree, I hope. Mam na myśli opłatę za studia, bo dyplomu nie możecie kupić. The fourth and final one. A tą czwartą rzeczą i ostatnią was bride price. Był koszt panny młodej. It took me a while to work out what I was looking at. Trwało mi to ładną chwilę, zanim zrozumiałem, o co nam chodzi. Where a bride price exists in a culture. W kulturze, gdzie istnieje tak zwana cena panny młodej, it often amounts to so much money that the groom's family must go into debt to pay for it. Często oznacza to, że rodzina pana młodego musi się bardzo zadłużyć, aby tą panną młodę zapłacić. And it's for this reason that in these cultures the bride and groom sometimes get married secretly. I właśnie z tego powodu w tych kulturach państwo młodzi czasem żenią się potajemnie. In fact, in some countries today, w rzeczywistości w niektórych krajach dzisiaj, the groom actually stages a kidnapping of the bride. Pan młody faktycznie przeprowadza porwanie panny młodej. Because it's cheaper to do that and ask forgiveness later rather than ask for the bride rather than pay the bride price. Ponieważ jest to taniej jest to zrobić i przeprosić później albo poprosić o przebaczenie niż płacić za pannę młodą. Maybe it's more romantic too. What would I know? Kto wie, może to jest bardziej romantyczne. But this system's obviously ripe for abuse. Ten system najwyraźniej jest dojrzały do nadużyć. Could be ambiguous whether it's a real kidnapping or just a fake one. Może być niejasne, czy to, znaczy chodzi o to porwanie, czy jest prawdziwe, czy jest pozorowane. And what the Bible is saying is you can't get around your social obligations. A Biblia mówi, że nie możecie obejść swoich zobowiązań wobec społeczeństwa. You have to compensate the bride's family for taking her from you. Musisz zrekompensować rodzinę panny młodej za to, że zabrałeś ją od nich. And if he stages a kidnapping, he's never allowed to divorce her. A jeżeli zorganizujesz porwanie, nie wolno ci się z nią rozwieść. Which in modern terms means he can never stop supporting her and her children financially. Co w nowoczesnych warunkach oznacza, że
I finansowo musi się wspierać, jak również jej dzieci. This is to preserve the fabric of the family unit and prevent potentially compromising situations. Ma to na celu zachowanie tej struktury rodziny i zapobieżeniu potencjalnie kompromitującym sytuacjom. As far as actual rape, in Deuteronomy 22:25-27, it says the perpetrator is punished with death. Jeżeli chodzi o faktyczny gwałt w Księdze Powtórzonego Prawa, mówi się, że sprawca jest karany śmiercią. Which I think most men at least would probably agree is probably more fitting than a few years in prison. Myślę, że większość przynajmniej mężczyzn zgodzi się z tym, że prawdopodobnie jest to lepsze rozwiązanie niż kilka lat w więzieniu. As per our current laws. Zgodnie z naszym obowiązującym prawem. And let's be honest. Ale bądźmy szczerzy. In an ancient society where there weren't any police or prisons, w starożytnym społeczeństwie nie było więzień ani policji. The victim's male relatives are going to hunt that guy down. Męscy krewni ofiary i tak dopadli tego człowieka. That was the only way policing was done in those days. To był jedyny sposób, w jaki pilnowano porządku społecznego. And you can read about it happening all over the early part of the Bible. I możemy o tym czytać w pierwszej części Biblii, wszędzie to tam występuje. If you can handle it. Jeżeli sobie możecie z tym poradzić. So how does this law meet Moses' measure? W jaki sposób w takim razie to prawo spełnia czy wypełnia miarę Mojżesza? Is it wise? Czy jest ono mądre? Yes, it prevents great evil by discouraging a small evil. Tak, jest, ponieważ powstrzymuje wielkie zło poprzez zniechęcenie do małego zła. Is it better than neighboring countries' laws? Czy jest lepsze niż prawa sąsiedzkich narodów? Yes, definitely yes. Other nations had worse laws about rape than you can imagine. Tak, definitywnie tak, ponieważ te narody, okoliczne narody miały gorsze prawa dotyczące gwałtu, niż możecie sobie to wyobrazić. Does it attract people? Czy przyciąga ono ludzi? Yes, a nation that has strong families based on proper moral and legal restraints is attractive. Tak, naród, który ma silne rodziny oparte na odpowiednich moralnych i prawnych ograniczeniach, jest atrakcyjny. That's why Australia has been an attractive place. To jest dlaczego Australia do tej pory była atrakcyjnym miejscem. Now, I don't really have time to get into many of the other biblical laws that can embarrass us. Nie mam w tej chwili czasu, aby zanalizować wiele innych tych żenujących praw w Biblii. But feel free to talk to me about it on another occasion. Ale jeżeli będziecie chcieli rozmawiać ze mną na ten temat, proszę podejdźcie do mnie przy innej okazji. In fact, I'll see if I can put something on the internet about it. W sumie zobaczę, czy będę mógł coś włożyć na internet na ten temat. Because I don't think many people are talking about this. Not many people are talking about this issue. Ponieważ niezbyt wiele ludzi mówi właśnie na ten, czy porusza ten temat. Anyway, I'll let you know. Ale powiem, o tym wam powiem. So we've said enough about the heavy, embarrassing laws for now. A więc powiedzieliśmy dotąd wystarczająco dużo o tych ciężkich, żenujących prawach. We've looked at some of the most outstanding examples. Przyjrzeliśmy się niektórym z najwybitniejszych przykładów. When we study them thoughtfully and empathetically, we can actually see that they're good laws to deal with very difficult cases. I kiedy studiujemy je życzliwie i z chęcią zrozumienia, możemy zauważyć, że są to dobre prawa. At a time when there were very few effective policing methods. W czasach, kiedy niewiele było skutecznych metod policyjnych. In fact, police had not even been invented. Tak w rzeczywistości policja jeszcze nie była wynaleziona. God is willing to get into some very heavy, uncomfortable stuff. Bóg chce wejść albo zająć się bardzo trudnymi i niewygodnymi rzeczami. He's prepared to give practical and fair solutions where there's no possibility of a good solution. Jest przygotowany, aby dać praktyczne i uczciwe rozwiązania tam, gdzie nie ma możliwości dobrych rozwiązań. There may be things in your life that seem too messy or complicated for God to get involved in. Pomyśl o tym, w waszym życiu mogą być rzeczy, które się wydają zbyt skomplikowane i zagmatwane. Think about it. If God can get involved with things like that, he can get involved in your problem. Pomyśl o tym, jeżeli Bóg może się zaangażować w takie rzeczy, on zaangażuje się również i w wasze problemy. Maybe it's God's people haven't wanted to get involved in your problems in the past. Być może w przeszłości
Boży ludzie nie chcieli mieć udziału w waszych problemach. But that doesn't mean God doesn't want to. Ale to nie znaczy, że Bóg nie chce. Turn with me to our final text, Isaiah chapter 61 and verse 7. Przeczytajmy nasz ostatni tekst, jest zapisany u proroka Izajasza 61, 7. Isaiah chapter 61 and verse 7. This is not too far from the middle of the Bible. I ten prorok Izajasz, jego księga jest tak mniej więcej w środku w Biblii. Isaiah 61 and verse 7. Instead of your shame, you shall have double honor. And instead of confusion, they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land, they shall possess double. Everlasting joy shall be theirs. Czytam z przykładu Biblii Prasko-Warszawskiej. Izajasz 61, 7. Podwójna już bowiem była ich hańba. Znieważono ich powszechnie i obelgi na nich rzucano. Przeto w kraju swoim wszystko w dwójnasób posiądą i cieszyć się będą radością bez końca. God is not afraid of getting involved in your mess. Bóg nie obawia się wejść w twoje problemy. Let God into your life. Pozwól mu, aby to zrobił. Maybe it's not for the first time. Może nie będzie to po raz pierwszy. But let him come in and sort out your mess. Ale pozwól mu przyjść i uporządkować twoje problemy. Take this opportunity now to let Jesus into your life. Skorzystaj teraz z tej okazji i zaproś Jezusa do twojego życia. Amen. Amen.